Jeśli przytrafi Ci się błąd pamięci w laptopie, oto szybkie kroki diagnostyczne, które powinny pomóc. Najczęściej występującymi błędami pamięci są: laptop nie kończy POST, sygnalizując błąd pamięci. Komputer jest wolny, zamarza lub wyświetla niebieski ekran śmierci. Widzisz komunikaty na ekranie dotyczące przerw w pamięci, przekroczenia rozmiaru lub problemu z odczytem. Pierwszym krokiem jest sprawdzenie, czy można uruchomić diagnostykę EPS-a. Włącz laptopa i wciskaj pulsacyjnie klawisz F12. Z boot menu wybierz Diagnostics i wciśnij Enter. Diagnostyka potrwa około 15 do 20 minut i sprawdzi podzespoły. Jeśli którykolwiek z testów nie powiedzie się, zanotuj kod błędu. Po zakończeniu podstawowego testu istnieje możliwość wykonania dodatkowego testu pamięci, który trwa około 30 minut. Gdy pojawiły się błędy, wykonaj jeden z poniższych kroków. Wyjmij pamięć RAM z komputera i zainstaluj ją w innym komputerze i go włącz. Jeśli drugi komputer działa bez problemów, uszkodzone jest gniazdo pamięci lub płyta główna. Możesz także spróbować użyć innej, w pełni sprawnej pamięci RAM. Zainstaluj ją w swoim komputerze. Jeśli wszystko działa poprawnie, oznacza to, że twoja jakość pamięci RAM jest uszkodzona. Podmiana pamięci. Jeśli komputer posiada więcej niż jeden moduł pamięci oraz nie posiadasz żadnych dodatkowych lub dostępu do innego komputera, użyj następującej techniki wymiany pamięci, aby określić, który moduł jest uszkodzony. Zapoznaj się z orientacją slotów. Jeśli chcesz, zrób zdjęcie przed demontażem. W celu wymiany zmień kolejność pamięci DIMM A, pamięć pierwsza, do slotu DIMM 2 i DIMM B, pamięć druga, do slotu pierwszego. Wypróbuj jak najwięcej kombinacji, używając dostępnych pamięci i gniazd. Możesz rozważyć ulepszenie pamięci. Jeśli po wykonaniu wszystkich kroków nie zidentyfikowałeś żadnych błędów dla gniazd lub modułów pamięci, stwórz kopię zapasową wszystkich plików i przygotuj się do czystej instalacji systemu operacyjnego. Jeśli masz jakieś pytania lub potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami poprzez jeden z naszych kanałów społecznościowych. Podobają Ci się tworzone przez nas materiały? Zostaw łapkę w górę i subskrybuj nasz kanał. Dzięki za obejrzenie tego filmu.